tym ćwiczeniu, czy w martwym ciągu, najczęściej popełnianym błędem jest co? Za duży ciężar i robienie kociego grzbietu. Czyli wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tak nie robimy. Robimy to w ten sposób. Hop, plecy prosto. Patrzymy przed siebie. Sztanga bardzo blisko piszczeli i ciągniemy ciężar do góry. Hop. 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 W tym ćwiczeniu, które teraz Wam pokażę, najczęściej popełnianym błędem jest co? Na pewno za duży ciężar. I co za tym idzie? Źle wykonane ćwiczenie, czyli najczęściej z tego, co obserwuję na siłowniach, robicie to w ten sposób. Kiedy już jest za duży ciężar, zarzucacie całym ciałem, ciągniecie bicepsami, prostownikami. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się wygodnie usadzić prosto i ruch ciągniemy w dół. Hop. I przytrzymujemy. Hop. Pełne napięcie mięśni. Rozciągnięcie. I pracujemy łopatkami. To, co zawsze przy plecach tłumaczyłem. Hop. 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 W tym ćwiczeniu najczęściej popełnianym błędem są zaokrąglone plecy i ciągnięcie bicepsami. Jest to przyciąganie na dolnym wyciągu do brzucha. Ćwiczenie na mięśnie pleców. Źle wykonane ćwiczenie wygląda w ten sposób, że bardzo często nogi blokujecie w kolanach. Nie powinno się tego robić. I ciągnięcie samymi bicepsami. Prawidłowo nogi zgięte w kolanach, pozycja wyprostowana. Wypuszczamy łopatki i spinamy łopatki na maksa. Wypuszczamy łopatki, spinamy. Hop, 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 hop. Hop, hop. Także najważniejsze to jest praca łopatek. Nasze ręce to są tylko takie jakby haczyki, o które zahaczamy nasz uchwyt. W tym ćwiczeniu najczęściej popełnianym błędem jest za duże obciążenie, co się przekłada na nieprawidłowo wykonany ruch i ciągnięcie bicepsem. Bardzo częsty błąd w ogóle przy treningu pleców. Bardzo często. Za duże obciążenie i hop, hop. Przez fazę krytyczną przechodzimy bardzo łatwo, przez co dużo mniej angażujemy nasze mięśnie pleców. Musi być pełna kontrola nad ciężarem, po to, żeby zaangażować jak najwięcej włókien mięśniowych i żeby obyło się to wszystko bez kontuzji, bez uszczerbku na naszym zdrowiu. Prawidłowo wykonany ruch wygląda w ten sposób. Plecy proste. Kolana zgięte, hop, i pracujemy łopatką, hop, rozciągnięcie i zpięcie łopatki, hop, 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 hop. To wszystko, wystrzegajcie się błędów.